Wydawnictwo Astra. Michel Haag. Templariusze. Historia i mity. Wprowadzenie. Zakon religijny Templariuszy został założony w Boże Narodzenie w 1119 roku w Jerozolimie, w Bazylice Grobu Świętego, kościele wzniesionym na miejscu ukrzyżowania, pochówku i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Siedziba walczących rycerzy mnichów znajdowała się na wzgórzu świątynnym, górującym nad miastem rozległym wzniesieniu, na którym 2000 lat wcześniej król Salomon zbudował swoją świątynię. W otoczeniu miejsc o tak potężnej historycznej i religijnej sile wymowy templariusze przyjęli zobowiązanie ochrony pielgrzymów odwiedzających święte sanktuaria oraz obrony Ziemi Świętej przed Saracenami. Wkrótce zakon przerodził się w ważną organizację, z którą liczono się w świecie. Będąc elitarną jednostką do zadań specjalnych, działającą poza kontynentem europejskim, templariusze otrzymywali w Europie ogromne nadania majątkowe, a od papieży i królów liczne przywileje. Ubrani w białe tuniki z charakterystycznym czerwonym krzyżem, stali się pierwszą na zachodzie stałą mundurową armią. Pioniersko rozwinęli także rozległą sieć finansową, sięgającą od Londynu i Paryża po Eufrat i Nil. Choć zakon miał wielkie wpływy i bogactwa, rycerze wiedli proste, skromne życie. Ich waleczność była legendarna, oddanie sprawie absolutne, a gotowość do poświęcenia życia na porządku dziennym. Co najmniej 20 tysięcy templariuszy zginęło albo na polu bitwy, albo po tym, jak dostali się do niewoli i odmówili wyparcia się wiary w celu ratowania życia. Jednak ostatecznie zostali zniszczeni nie przez muzułmanów na wschodzie, lecz przez współwyznawców, chrześcijan na zachodzie. W piątek 13 października 1307 roku aresztowano wszystkich templariuszy we Francji. Zarzucono im ohydne herezje, sprośności, praktyki homoseksualne i oddawanie czci bożkom. Wielu pod wpływem tortur przyznało się do stawianych im zarzutów. Koniec nadszedł w 1314 roku, kiedy ostatni wielki mistrz templariuszy spłonął żywcem na stosie. Szok i tajemnica związane z ich upadkiem od 700 lat wzbudzają wielkie zainteresowanie. Niektórzy historycy snuli domysły, że pobyt templariuszy na wschodzie sprzyjał ich kontaktowi z gnostycyzmem, czyli starożytną herezją, którą w średniowieczu przyjęli we Francji Katarzy. Z kolei wolnomularze uważali, że wiedzę okultystyczną do swoich masońskich praktyk templariusze zaczerpnęli ze świątyni Salomona. Spekulacje dotyczące templariuszy chyba nigdy nie były bardziej rozgorzałe niż obecnie. Czy zakon prowadził na wzgórzu świątynnym prace wykopaliskowe i znalazł coś niezwykłego, co wyjaśnia jego dojście do bogactwa i władzy oraz, zdaniem niektórych, nieprzerwane, choć potajemne istnienie po dziś dzień? Czy był to jakiś ogromnie cenny skarb? Może Arka Przymierza lub Święty Graal? Sekret życia Chrystusa i jego przesłanie? I dokąd powędrował ów sekret, gdy zakon rozwiązano? Do Szkocji? Do Ameryki? Niewątpliwie rozwój i upadek templariuszy dokładnie pokrywa się z dwoma stuleciami wypraw krzyżowych, dla których bodźcem stały się liczne zniewagi doświadczone przez zachodnich pielgrzymów i wschodnich chrześcijan w Ziemi Świętej, a także wznowiona agresja ze strony muzułmanów zagrażająca całej Europie. Pierwsza krucjata wyruszyła na wschód w 1095 roku zamiarem odzyskania dla świata chrześcijańskiego Azji Mniejszej, Syrii i Palestyny. Jednocześnie podjęto walki na Półwyspie Iberyjskim, gdzie templariusze ostatecznie dopomogli w wyparciu Arabów z terenów dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Jednak wysiłki krzyżowców na wschodzie z templariuszami jako główną siłą nigdy nie wystarczyły, by skutecznie przeciwstawić się przytłaczającej przewadze muzułmanów, gdy ci jednoczyli się pod przywództwem Saladyna czy Mameluków.
1291 roku, kiedy Mameludcy wyparli ostatnich frankijskich osadników z Ziemi Świętej, templariusze stracili swoją główną rację istnienia i wkrótce padli ofiarą zachłannej chciwości i tyrańskich ambicji króla Francji. Jedną z wielkich tajemnic otaczających templariuszy od zawsze pozostawała rola, jaką w upadku zakonu odegrało papiestwo. Papież miał być ich obrońcą i wyłącznie jemu byli winni posłuszeństwo. Jednakże sądząc z jego wyraźnie bezwolnej uległości wobec żądań króla Francji, można by wnioskować, że papiestwo albo zdradziło templariuszy, albo uznało ich za winnych okropnych zbrodni. Przypuszczenia te zmieniły się dramatycznie w 2007 roku, kiedy Watykan opublikował faksymile pergaminu, na którym zapisano zeznania złożone przez przywódców zakonu przed papieskimi śledczymi w Chinon w 1308 roku. Dokument ten odkryto w tajnych archiwach watykańskich i ujawniono 700 lat za późno, aby ocalić Rzymie Jakuba de Molay i niezliczonej rzeszy innych rycerzy, że papież uważał od templariuszy za niewinnych herezji. O książce. Książka składa się z 7 części. Pierwsze 4 to opowieść historyczna. Zaczyna się wraz z początkami istnienia świątyni Salomona w Jerozolimie, tej, od której templariusze zapożyczyli swoją nazwę. Następnie przedstawiono powstanie i rozwój chrześcijaństwa oraz zagrożenie, jakie stanowił dla niego islam. W ten sposób zarysowano kontekst pielgrzymek do Ziemi Świętej oraz krucjat, które stanowiły przyczynę powołania zakonu templariuszy. Dalej ukazano okoliczności założenia zakonu, opisano proces jego umacniania się, osiągania wpływów oraz gwałtowny upadek po tym, jak Ziemię Świętą ponownie zajęli muzułmanie. Historia kończy się sprawą sądową rycerzy mnichów. W części 5, dotyczącej tego, co się działo po rozwiązaniu zakonu, omówiono formy, w jakich być może zakon przetrwał. Przedstawiono sięgające po jego spuściznę wolnomularstwo i rozmaite teorie spiskowe. Kolejna część książki jest swego rodzaju przewodnikiem po najbardziej interesujących związanych z templariuszami miejscach i budowlach na Bliskim Wschodzie oraz w Europie. W ostatniej części poświęcono uwagę templaryzmowi, przeniesieniu historii i mitu templariuszy na grunt kultury masowej, od fikcji literackiej po gry komputerowe. Na końcu zamieszczono przegląd polecanej literatury i adresy witryn internetowych związanych z templariuszami.